Księga Izajasza rozdział 56. Tak mówi Pan. Przestrzegajcie prawa i czyńcie sprawiedliwość, bo wkrótce nadejdzie moje zbawienie i objawi się moja sprawiedliwość. Szczęśliwy człowiek, który to czyni i syn człowieczy, który mocno przy tym trwa, przestrzega szabatu, aby go nie znieważać. Wystrzega się, aby ręki do zła nie przykładać. I niech nie mówi cudzoziemiec, który związał się z Panem. Rzeczywiście, Pan oddzielił mnie od swojego ludu. I niech eunuch nie mówi: Jestem uschłym drzewem. Bo tak mówi Pan. Eunuchom, którzy przestrzegają moich szabatów, wybierają to, co jest zgodne z moją wolą i mocno trwają przy moim przymierzu, dam w moim domu i w moich murach pomnik i imię lepsze niż to, które mogą zapewnić synowie i córki imię wieczne, które nie ulegnie zniszczeniu. A cudzoziemców, którzy związali się z Panem, aby hołd Mu oddawać, kochać imię Pana i być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają szabatu, aby Go nie znieważać i mocno trwają przy moim przymierzu, wprowadzę na moją górę świętą i napełnię radością w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów, wyrocznia Pana Boga, który gromadzi wygnańców z Izraela. Będę nadal pomnażał liczbę już zgromadzonych. Wszystkie dzikie zwierzęta chodźcie, przybywajcie na żer, wszystkie dzikie zwierzęta. Wszyscy jego strażnicy są ślepi, niczego nie pojmują. Wszyscy oni to nieme psy, niezdolne do szczekania, dyszą, wylegują się. Kochają drzemać. Co więcej, to psy żarłoczne, które nie wiedzą, co to sytość. I oni są pasterzami, którzy nie wiedzą, co to zrozumienie. Wszyscy oni chodzą własnymi drogami i każdy bez wyjątku goni za własną korzyścią. Chodźcie, przyniosę wina, upijmy się mocnym trunkiem. Jutro zrobimy to samo, a może jeszcze coś więcej. Kochani, piękny rozdział o takiej mocy Pana Boga, który nie zraża się żadną naszą, wiecie, porażką, słabością, tym, co my zepsujemy w życiu, nie? Zobaczcie, był taki ten piękny fragment o tych eunuchach, którzy mówili, że oni są już nie do odwrócenia, są przeklęci, nie? A Pan Bóg mówi, ja jestem w stanie sprawić, że nawet eunuch będzie miał dzieci. No, eunuch to jest ktoś, kto co nie może mieć dzieci. A Pan Bóg mówi, jak tylko będę chciał, to ja wszystko zrobię. Kochani, dla Boga nie ma rzeczy nieodwracalnych. Dla nas są, dla Niego nie ma. Tak, możliwe, że w naszym życiu tutaj przed śmiercią nie uda się wszystkiego naprawić, ale jeżeli tylko z Panem Bogiem będziemy, to On po śmierci wszystko jest w stanie odnowić. A bardzo wiele z tych rzeczy jest możliwe do odnowienia, również tutaj, za naszego życia. Pytanie tylko, czy, czy z Nim jesteśmy i czy Mu w to wierzymy, jak zawsze.